Państwa, ponieważ już będę przewodniczył tego zebraniu, czy zebraniu jeszcze nie mam. Jesteśmy w punkcie 5. Przepraszam, panie przewodniczący, również mam wniosek formalny o rozszerzenie porządku obrad. Statut nie przewiduje, że mam go składać na piśmie. Wobec tego składam go ustnie i wniosek mój uzasadnia. Dotyczy najnowszych informacji dotyczących całego Lublina, czyli spalarni przy Mełgiewskiej. Jest to około 3 km od naszej dzielnicy. Państwo posiadają informację, którą przekazałem w tej sprawie i chciałbym, żebyśmy się na ten temat mieli chwilę czasu, aby się wypowiedzieć. Ja byłem na ostatnim zebraniu, co jest ujęte w tym artykule. Także bardzo proszę o uwzględnienie Państwa radnych, o uwzględnienie mojego wniosku. Dziękuję. Jeśli można, Szanowni Państwo, Panie Radny, mamy porządek obrad Rady, która się konstytuuje. Myślę, że jest to przedwczesny wniosek i dajmy szansę wpierw ukonstytuować się Radzie. Wpadł pierwszy wniosek formalny Pana Radnego Milewskiego o rozszerzenie porządku obrad, o wybór zarządu. I poproszę Pana Przewodniczącego o przegłosowanie tego wniosku przez Państwa, żeby on mógł wejść do porządku obrad. Natomiast wniosek Pana Radnego, myślę, że zasadny i słuszny, bo my też na ten temat dyskutujemy i debatujemy, ale jest jeszcze przedwczesny. Niech Rada Dzielnicy w spokoju się ukonstytuuje. Dziękuję. Dziękuję bardzo za pomoc w prowadzeniu i ja przeczytam wniosek, który został złożony właśnie w przedmiotowej sprawie, w której chcemy dokonać wyboru dzisiaj. Zarządu przewodniczącego, sekretarza i radę, rewizję komisyjną. Wniosek następuje o tej treści. Wnoszę o rozszerzenie porządku obrad poprzez umieszczenie po punkcie wybór wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy następujących punktów. Wybór przewodniczącego zarządu dzielnicy, wybór zastępcy przewodniczącego zarządu, wybór sekretarza zarządu dzielnicy, wybór pozostałych członków zarządu dzielnicy, ustalenie liczby członków komisji rewizyjnej dzielnicy, wybór członków komisji rewizyjnej dzielnicy, wybór przewodniczącego komisji rewizyjnej dzielnicy. I w tym momencie pytam Państwa, kto jest za przyjęciem, nie skończyłem. Przepraszam, Panie Przewodniczący, przed zarządzeniem głosowania powinien Pan zapytać, czy są głosy przeciwne takiemu wnioskowi. To będzie Pan głosował przeciw. Nie, chodzi o uzasadnienie, nie chodzi o samo podniesienie ręki. I skoro statut nie przewiduje w tym punkcie obrad statut, jako nasz obowiązujący akt, nie przewiduje wybór członka zarządu. Wniosek o dyskusję na temat spalarni został przez gościa oddalony, w sensie tym, że ważniejsze jest ukonstytuowanie się Rady. Wobec tego nie widzę zasadności głosowania wniosku, który nie jest przewidziany w statucie Śródmieścia. Natomiast uważam, że po ukonstytuowaniu się Rady przy następnym zebraniu, kiedy się lepiej poznamy, będzie łatwiej podjąć decyzję o wyborze przewodniczącego zarządu, ponieważ nie może być tak, że są przewodniczący już dożywotnio. Jeżeli ktoś jest dwie kadencje i uważam, że nie sprawdził się w tej kadencji, ponieważ wycięto w Śródmieściu wszystkie drzewa na Wieniawskiej, nawet drzewa, które nie musiały być wycięte, bo rosły w skargie, nikomu nie przeszkadzały, zostały wycięte, to gdzie była Rada, gdzie był przewodniczący zarządu jako organ
wykonawczy rady i uważam, że ad hoc głosowanie dzisiaj... Panie radny, ja odbieram panu głos. My nie będziemy o takich sprawach dyskutować, mam ważniejsze rzeczy. Przegłosujemy i już. Pan... Przepraszam bardzo, z którego artykułu pan korzysta z statutu? 17a. Panie radny, jeśli można, dwa zdania, przepraszam, czy można, bo ja jako duże powaga przewodniczący, jeśli można. Ja się z panem zgadzam. Naprawdę, ja się z panem zgadzam. Nie czas nie. Niemniej jednak statut przewiduje rozszerzenie porządku obrad i możemy również rozszerzyć porządek obrad o stanowisko na przykład danej dzielnicy w sprawie megatemu i budowy. Możemy to rozszerzyć jak najbardziej. Szanowny panie przewodniczący, ja to wszystko rozumiem, ale punkt 17, na którą się powołał przewodniczący rady dzielnicy, wcale nie mówi, że może przerwać głos podczas wypowiedzi, bo na tej sali wszyscy mamy te same prawa. Ja jestem prawnikiem, także udowodnić mi łamanie prawa przez magistra inżyniera mechanika będzie trudno. Dziękuję. Ja dziękuję bardzo. Ja myślę, że jest wniosek złożony o rozszerzenie, więc w wyniku głosowania można dać albo być za, albo przeciw i rozszerzyć lub nie porządek obrad. No więc przystępujemy do punktu 5. Wybór. A, tak jest. Proszę Państwa, więc głosujemy o rozszerzenie porządku obrad zgłoszonego przez pana radnego Mielewskiego. Wniosek o rozszerzenie porządku obrad, który Państwu przeczytam. Proszę o podniesienie ręki, kto jest z Państwa za rozszerzeniem dzisiejszych obrad zgodnie z tym wnioskiem pana Mielewskiego. Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest z Państwa przeciw? Nie widzę. Kto z Państwa się wstrzymał? 3 osoby. Rozumiem, że wniosek został przyjęty i obrady zostaną rozszerzone. Kolejny punkt, który... Ale przepraszam bardzo, z drugim wnioskiem, moim wnioskiem. Proszę poddać pod głosowanie. Nie mam pana wniosku. No przecież jak? To proszę powiedzieć, jaki wniosek. Mój wniosek sprecyzował. Złożyłem ustnie, tak? O rozszerzenie porządku obrad, o informację na temat spalarni przy Mięgiewskiej. Dziękuję. Dobrze. Proszę Państwa, jeśli można formalnie zapytać pana radnego, bo kto miałby dać tą informację na temat spalarni? Oczywiście osoba kompetentna, czyli ja, Jerzy Tokarczyk. Rozumiem. Dobrze, to proszę w takim razie głosować. Proszę Państwa, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku, żebyśmy my dzisiaj rozmawiali o spalarni i na Kalinowszczyźnie, tak? Proszę o podniesienie ręki. 4 osoby. Kto z Państwa jest przeciw temu wnioskowi, proszę o podniesienie ręki. Dziesięć osób. Kto z Państwa się wstrzymał? 5 osób. Po głosowaniu wniosek nie uzyskał większości. Nie będziemy dzisiaj rozmawiali. Zrobimy to na posiedzeniu następnym. Tak myślę. Proszę Państwa, jeszcze mam taką informację, że ja tu nie rządzę. Jest to jakaś podział czasu i ktoś tu przyjdzie po nas, następna rada, i żebyśmy się sprężyli i żebyśmy dokonali tego wyboru, bo później, znając historię, to się odwleka i żebyśmy do wakacji się wybrali. Chciałem taką informację podać, że następna rada według południowy bodajże wchodzi tutaj o godzinie 17.30. Tak, mam taką informację. Mamy już tutaj salę na dole, salę numer 9, gdzie się po prostu przeniesiemy i będziemy kontynuowali nasze obrady. No
No jeżeli będzie taka wola, to tak zrobimy. No więc przystępujemy do piątego punktu. Wybór dwóch wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy. Podstawa wyboru i sposób, jak w punkcie 4, głosowanie tajne, bezwzględna większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. I czy są jakieś kandydatury? Tak, chciałbym zgłosić kandydaturę pani Darii Banasik, wiceprzewodniczącej. Jeszcze raz, kto? Panią Darię Banasik, jeżeli się oczywiście zgodzi. Chciałbym zgłosić kandydaturę pani Małgorzaty Widowskiej i pani Aldony Popek. Zbierzemy kandydatów i zapytamy, czy każdy z osoba zgłoszona wyraża zgodę. Czy są jeszcze jakieś kandydatury? Nie ma. Rozumiem, że czy pani Daria Panasik wyraża zgodę? Dziękuję. Czy Małgorzata Widomska wyraża zgodę? Tak. Czy Aldona Popek wyraża zgodę? Rozumiem, że wszystkie trzy kandydatury, każda z pań wyraziła zgodę. Więc przystępujemy do głosowania. Tak jak odczytałem, jest to głosowanie tajne. Zaraz pan radny oczywiście zabierze głos, bo szanowni państwo, od strony formalno-prawnej musicie ponownie wybrać komisję skrutacyjną, choć może być to ta sama komisja, jeżeli wolą państwo, będzie pozostawienie tego sprawy, to uprości sprawę, ale formalnie macie obowiązek dokonać. Dziękuję panie radny, właśnie chciałem to zgłosić, ale dodatkowo podczas przygotowania się komisji do pracy proponuję, żeby kandydatki zgłoszone na wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy powiedziały coś o sobie. Dziękuję. Proszę, proszę bardzo. Pani Danuta Panasik. Dania, przepraszam. Nie jak się sama. Z wykształcenia jestem prawnikiem, pedagogiem. Jeśli chodzi, tutaj na pewno będzie pytanie, czy była członkiem podobnych rad, czy komisji, to tak naprawdę od czasów studenckich brałam udział w życiu społecznym i uczelni, i wcześniej szkoły. Byłam w komisjach rewizyjnych, w składach samorządów studenckich. Teraz jestem drugą kadencję radną dzielnicy. Jestem też drugą kadencję w Radzie Ławniczej przy Sądzie Okręgowym w Lublinie. Jestem także drugą kadencję w Radzie Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Lublina. W tym momencie jestem sekretarzem. No i chyba tyle, najważniejsze rzeczy. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani Małgorzata Widomska. Parę słów o sobie. Witam państwa bardzo serdecznie. Małgorzata Widomska. Z wykształcenia jestem psychologiem. Na co dzień pracuję w Urzędzie Marszałkowskim, więc jakby kwestia samorządu jest mi znana z tej strony. Co się tyczy jakby mojego stażu takiego aktywnego pracy w samorządzie, no to jest to moja pierwsza kadencja w Radzie Dzielnicy i no mam nadzieję, że będzie ta współpraca nasza tutaj nam się bardzo dobrze układała. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo i osoba trzecia, pani Aldona Popek. Proszę bardzo. Dzień dobry, witam wszystkich. Nazywam się Aldona Popek. Z zawodu jestem artystą plastykiem, pedagogiem. Wykonywałam w życiu różne prace. Byłam dekoratorem, lekarzem. Pracowałam również w szkole. Przez dwie kadencje zasiadałam jako ławnik w sądzie. To jest już trzecia moja kadencja. Zajmę się polityką, interesuję się od 11 lat. Pracowałam również w biurze senatorskim i w biurze europoselskim. Dziękuję. Dziękuję bardzo i mam pytanie do komisji skrutacyjnej. Przepraszam. Czy komisja skrutacyjna jest gotowa do
żeby rozdać karty? Jeszcze nie. Jeszcze nie, dobrze. No więc... Tak, pytania mam do kandydatów, jeśli można. Proszę bardzo. Przysłuchiwałem się wykształceniu, bo to też jest ważne oprócz doświadczenia w pracy w organach. Pani Daria Banasiak była uprzejma, przepraszam, była uprzejma powiedzieć, że jest prawnikiem i pedagogiem. Moje pytanie jest, czy ma pani dwa fakultety z pedagogiki i z prawa? Dziękuję. Jeśli chodzi o prawo, jestem prawnikiem, mam tytuł magistra prawa. Mam także tytuł magistra prawa kanonicznego. Natomiast jeśli chodzi o wykształcenie pedagogiczne, ukończyłam kwalifikacyjny kurs pedagogiczny, a także kurs kwalifikacyjny zarządzanie w oświacie, które mnie całkowicie uprawniają do mówienia o sobie, że jestem pedagogiem. Jestem nauczycielem cały czas czynnym. Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie do pani Andony Popek. W związku z tym, że była pani w zeszłej kadencji minionej, w której także byłem radnym, była pani także wiceprzewodniczącą. Mam pytanie, czy w tej kadencji zamierza pani przychodzić na posiedzenie? Trzy razy w sumie na posiedzeniu i chodzi o, po prostu o to, żeby wie pani, że jeżeli ktoś się, jeżeli ktoś się proszę pan mówi nieprawdę, proszę przestać. Panie Przewodniczący, prowadziłam radę, w związku z tym nie mogłam być dwa bądź trzy razy. Panie Andrzeju, dziękuję bardzo. Proszę państwa, chwileczkę, mam jeszcze jedno pytanie. Ale to ja mogę udzielić pozwolenia, bo już rządzę chyba, tak? Po prostu rządzę. O co panu zapytuję? Chciałbym się zapytać panią Widomską, ile lat jest mieszkanką Śródmieścia? Proszę bardzo. Od 10 lat mieszkałam w Śródmieściu. Dziękujemy bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania? Nie ma. Komisja skrutacyjna pracuje. Rozumiem, że jak będzie gotowa, to... Rozumiem, że komisja przez aklamację dostała mandat.